Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. Myślę, że warto nieco rozruszać mój kanał na YouTubie. Będzie pojawiało się na nim więcej filmów, zarówno wideo poradników z obróbki, backstage z sesji, dodatkowo recenzje różnego rodzaju produktów, jak również pytania i odpowiedzi, ponieważ coraz więcej tych pytań dostaję na różne moje skrzynki. Nie zawsze mam czas na wszystkie odpowiedzieć, a tak to będę zbierał wszystko w jedną całość i następnie będę na to odpowiadał w formie jakiegoś jednego, może dłuższego wideo. Zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie w praniu. Nic nie obiecuję, tak jak mówię, zobaczymy. Dzisiaj pierwsza recenzja, Feiyutech A2000, czyli gimbal do bezlusterkowców i lustrzanek. Dość spory, standardowo wyposażony jest w taką jedną rączkę. Aczkolwiek od razu mówię, że jeśli ktoś bierze sterydy albo chodzi codziennie na siłownię, no to okej. To jeszcze wtedy będzie w stanie utrzymać to z jakąś lustrzanką czy bezlusterkowcem. Ale jeśli myślicie o tym, żeby filmować tym dłużej niż 5 minut, a nie bierzecie sterydów, to od razu weźcie pod uwagę, żeby wziąć taki zestaw, czyli zestaw, który ma dodatkowo takie rączki, które będziemy trzymać w dwóch rękach i to rzeczywiście ma wtedy sens. Oczywiście to tak czy inaczej jest dość ciężkie, nawet z dość lekkim aparatem, jaki mam tutaj przypięty, ale tak czy inaczej działa już zdecydowanie lepiej niż taka pojedyncza rączka. Oczywiście to będzie działało, ale jeśli chcemy nagrywać tym 5 czy 10 minut. Ja z tym pochodziłem trochę u siebie po mieszkaniu i no powiem szczerze, czułem biceps, a kiedy pochodziłbym z tym dłużej, to pewnie miałbym na następny dzień zakwasy. Chiński producent, ale to nie znaczy, że to jest jakieś super złe. To ani nie śmierdziało jakąś chińszczyzną, kiedy to wyciągnąłem z pudełka. Zresztą pudełko jest całkiem ładne, schludne i eleganckie, wyściłane miękką gąbką, wszystko ma tutaj swoje miejsce. Szkoda, że zabrakło jakiegoś hardcase'a, żeby to później transportować. Kolejny plus za to, że to wygląda naprawdę elegancko i dodatkowo Feiyutech ma polskiego dystrybutora i Feiyutech ma polską agencję PR-ową, co się rzadko zdarza w przypadku chińskich produktów. Ja jakby już się przyzwyczaiłem do tego, że jeśli coś jest chińskie, to nie znaczy, że jest gorsze. Chociażby DJI czy chociażby tablety Huyona, które testowałem ostatnio, to są całkiem niezłe produkty. Ten gimbal zaraz zabiorę w plener, zobaczymy, jak to będzie działało. Na pewno minus dostaję za instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi właściwie nic nie mówi o tym, jak to należy złożyć. Ja zacząłem to składać ze sobą i nagle się okazało, że zostałem z garścią różnych płytek czy śrubek w dłoni i nie wiedziałem, co z tym zrobić. Kiedy spojrzałem jeszcze raz do instrukcji obsługi, to tam są trzy obrazki właśnie, jak to poskładać. Jedno jest rozłożone, później jest pokazane, jak wkręcić dwie śrubki, a później już jest złożone. Ale gdzie to wszystko po kolei poskładać, nie miałem zielonego pojęcia. Na szczęście tutaj z pomocą przyszedł YouTube, więc myślę, że Feiyutech powinien popracować nad instrukcją obsługi, żeby wiedzieć, jak to wszystko ze sobą poskładać. Słuchajcie, nie przedłużam. Idziemy w plener, zobaczycie jakieś testowe ujęcia, ja nie jestem super filmowcem, więc nie spodziewajcie się tutaj Bóg wie czego. Zobaczycie po prostu, jak działa ta stabilizacja. Do zobaczenia w plenerze. Już od jakiegoś czasu jestem w plenerze, zrobiłem parę czy paręnaście ujęć. Pierwsze wrażenia i te pierwsze momenty, które spędziłem z A2000, są naprawdę obiecujące. Cały sprzęt jest całkiem niezłej jakości, dodatkowo jego sterowanie jest naprawdę wygodne, ale od razu mówię, że
Jeśli zastanawiacie się nad tego typu sprzętem i chcecie przypiąć do tego cokolwiek cięższego, a w sumie te sprzęty są po to, żeby przypinać do nich lustrzanki, bezlusterkowce, A2000 przeznaczony jest też do lustrzanek, a ja mam tutaj niewielkiego bezlusterkowca i powiem szczerze, już czuję ramiona, mimo że przeszedłem z nim niewielki kawałek, więc jeśli miałbym z nim pracować przez cały dzień, no to absolutnie jutro koniecznie jakiś masaż, wielkie zakwasy i tak dalej, a jeśli miałbym jeśli używałbym właśnie tego, co jest dołączone w standardzie, czyli tego uchwytu na jedną rękę, no to pewnie miałbym dość niesymetryczne bicepsy w obu rękach. Dlatego używam właśnie tego podwójnego uchwytu i on całkiem nieźle sobie radzi. Sam gimbal i ten uchwyt ma sterowanie właśnie z tego podwójnego uchwytu. Jeśli mamy pojedynczy uchwyt, to sterowanie wtedy jest umieszczone tutaj w tej części. Możemy sterować z poziomu joysticka właśnie aparatem. Dodatkowo możemy połączyć się ze smartfonem i robić timelapsy. Tutaj dołączone są kable USB, którymi łączymy właśnie gimbal z aparatem i wtedy sam gimbal może nam zrobić timelapsa na przykład. Aczkolwiek do aparatów Olympusa to nie pasuje, więc tej funkcji nie testowałem. Z tego co widziałem na YouTubie działa całkiem nieźle. Mamy tutaj również możliwość robienia zdjęć, o ile mamy właśnie aparat, do którego pasuje ten kabel USB i również możliwość zmiany trybów. W tym momencie jesteśmy w takim standardowym trybie, w którym gimbal trzyma poziom. To znaczy nieważne czy ja tego gimbala kieruję w tę czy w tę stronę, on cały czas trzyma poziom. Zresztą wystarczy, że zobaczycie jak to wygląda. Ruszam nim w tę i we w tę i on cały czas trzyma poziom. Natomiast kiedy przejdę do drugiego trybu, czyli dwukrotnie wcisnę przycisk Mode, on będzie podążał za ruchami mojej ręki, przy czym on czasem ma taką tendencję do wolniejszego jakby dobiegania do tego momentu, w którym ma się zatrzymać. No i to czasem może wyglądać niezbyt naturalnie, ale ja tutaj go dość mocno męczę, więc pewnie przy delikatniejszych ruchach będzie to wyglądało naturalnie i tak rzeczywiście się dzieje. Mogę przejść do trzeciego trybu. Trzeci tryb to jest selfie mode. Absolutnie to jest coś, z czego nie będę korzystał i myślę, że mało kto będzie korzystał. Z tego względu, że trzymając tak wyciągnięty aparat, ramiona i plecy od razu odmawiają posłuszeństwa. Jeśli miałbym tak na przykład nagrywać przez najbliższą godzinę, to absolutnie to nie zdałoby egzaminu. Tutaj mam również spust, którym mogę zresetować całego gimbala i on wraca do swojego takiego macierzystego położenia. Bądź jeśli przytrzymam ten spust, wtedy gimbal zostaje cały czas w jednym miejscu. Zobaczcie, co ja mogę z nim robić. Mogę nawet go obejść z jednej i z drugiej strony, a aparat zostaje w tej jednej pozycji. Przejdźmy się z nim kawałek, zobaczmy, jaką będzie sobie tutaj dawał radę. Kurczę, już mnie ramiona bolą. Przeszedłem parędziesiąt metrów, zrobiłem z nim parę spacerów, a już lewe ramię, no lewe jest zazwyczaj mniej wyćwiczone, jestem praworęczny, więc automatycznie to lewe ramię bardziej czuję. To, co mi się w nim podoba, to jak ma Chińczyka, a w ogóle, nawet pomijając to, że to jest Chińczyk, to jego jakość wykonania jest naprawdę dobra i powiem szczerze, to już jest kolejny produkt po DJI-u, Huyonie, chiński i nie wstydzący się jakby swojego rodowodu, że on jest dobrze wykonany i naprawdę fajnie to działa. Silniki tutaj nie wariują, po wyważeniu działa to naprawdę fajnie. Dodatkowo możemy na przykład do niższych ujęć, żeby nie chodzić maksymalnie zgarbionym, możemy go przewrócić do takiej pozycji i filmować tak. Wtedy najlepiej, jeśli sobie odchylę ekran w moim aparacie. Ok, zresetuję jego położenie. I już możemy nagrywać niższe ujęcia. Całkiem fajnie to działa. Najgorszy jest powrót do takiej pozycji macierzystej, ponieważ on wraca właśnie zazwyczaj w ten sposób. I wtedy zawsze mam zagwozdkę, jak go obrócić i wtedy po prostu poprawiam go ręką i najlepiej go wtedy zresetować, obracam go, no i wszystko działa tak jak trzeba.
To, co zasługuje też na plus, to bardzo dużo różnego rodzaju mocowań, czyli mamy tutaj dwa mocowania takie typowo statywowe, dodatkowo tutaj kolejne wejścia na podobne śruby, przy samym gimbalu kolejne wejście, więc mamy możliwość zamontowania chociażby statywu, to oczywiście, dodatkowo mikrofonu, dodatkowego ekranu. Tych możliwości jest całkiem sporo, a same ujęcia są naprawdę bardzo, bardzo gładkie. Ja parę razy przebiegłem się z tym gimbalem i też naprawdę podoba mi się, jak dobrze jest to stabilizowane. Nawet takie ruchy, kiedy robimy dość duże kroki, one są dość dobrze wygaszane, więc całkiem fajnie to daje radę, co tu dużo gadać. Parę słów jeszcze o samym tym uchwycie podwójnym. On kosztuje między 700 a 800 zł, ale on jakby zastępuje zupełnie tą dolną część gimbala, czyli tu nie jest tak jak w innych rozwiązaniach różnych firm, które są na rynku, że dołączamy tylko takie rączki, w których tak naprawdę nic nie ma. Tutaj jakby całe sterowanie jest przełożone na tę rączkę. Tutaj też wkładamy baterie. Same te podwójne rączki są też bardzo łatwo składane, wystarczy odblokować śruby i możemy to wszystko złożyć. To wtedy zajmuje mniej miejsca, aczkolwiek trochę brakuje tego hardcase'a, tak żeby móc to łatwo transportować, no ale myślę, że jakoś będziemy w stanie się bez tego obejść. I co? Myślę, że ten gimbal, czyli Feiutech A2000, przypadnie do gustu przede wszystkim wszystkim osobom, które zajmują się filmowaniem. Myślę, że zawojuje rynek ślubny, akurat tutaj DJI, a szczególnie Ronin, miał dość duży monopol. W tym momencie inne chińskie firmy weszły na rynek i powiem szczerze, no nie powiem za dużo złego o tym gimbalu, ponieważ sprawdził się całkiem nieźle. Kosztuje przyzwoite pieniądze, bo około 2600 zł za gimbala z pojedynczą rączką, a za tą podwójną rączką 700-800 zł, więc nie jest tak źle. Czy polecam? Myślę, że jak najbardziej, ale dla kogoś, kto chodzi na siłownię albo lubi mieć zakwasy. Tyle ode mnie, dzięki i do zobaczenia.